Cześć, ja jestem Przemek Rasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. Zbliża się kolejny egzamin zawodowy na technikę masażystę. Postanowiłem więc w związku z tym nagrać krótki film, który opowiada o jednym aspekcie tego egzaminu. Wiadomo, masaż masażem, ale zanim wykonacie masaż. Centralna Komisja Egzaminacyjna bardzo często, a praktycznie za każdym razem, chce od Was oceny palpacyjnej pacjenta i oceny zakresu ruchomości stawów u pacjenta. I tym właśnie dzisiaj się zajmiemy. Nie przedłużając wstępu, czołóweczka i lecimy z tematem. Zanim zaczniemy, szybka prośba. Jeżeli uznasz ten materiał za merytoryczny, warty przekazywania dalej, kliknij przycisk subskrypcji, zostaw lajka i komentarz. To bardzo pomaga w zyskiwaniu zasięgów takim małym kanałom jak mój. A teraz do rzeczy. Jednym z zadań w czasie egzaminu praktycznego jest ocena tkanek u pacjenta. To zadanie różnie sformułowane. Czasami jest to ocena mięśni, czasami ocena skóry, a czasami ocena tkanek. I sposobów jest kilka. Zazwyczaj na kartach. Oceny są wymieniane cztery rodzaje, z czego trzeba, trzeba przeprowadzić przynajmniej dwa albo trzy. No więc sprawdźmy. Skórę możemy po prostu obmacać. Jeżeli macie rozpisane, że należy obmacać prostowniki, macacie całe. Jeżeli macie napisane, że trzeba obmacać czy ocenić hmm, przyczepy mięśni, oceniacie wszystkie przyczepy ponieważ na karcie oceny jest zaznaczone czy na przykład egzaminowany ocenił przynajmniej dwa przyczepy. Więc na przykład ocena przyczepów mięśnia najszerszego grzbietu, no to patrzymy talerz kości biodrowej, kość krzyżowa, kręgi lędźwiowe, dolne kręgi piersiowe i dalej byłby grzebień guzka mniejszego kości ramiennej. Więc skórę możemy sobie po prostu obmacać. Możemy użyć techniki fałdu Kiblera, czyli chwytam sobie fałd i sprawdzam, czy on jest bolesny, jaka jest jego swoistość, czy, jest, czy ma zgrubienia, czy jest mięciutki, czy jest twardy, czy da się chwycić. Nie musicie tego wszystkiego, to jest na przykład ciężej, nie musicie tego wszystkiego opowiadać, wystarczy, że to zrobicie. Inną techniką diagnostyczną na tkankę łączną, jest na przykład płaszczyznowe przesuwanie tkanek, czyli kładę sobie rękę i sprawdzam, czy w każdym kierunku przesunięcie jest tak samo fajne, tak samo płynne. U mnie, na przykład, w bok jest takie sztywne zatrzymanie, więc w tą stronę jest jakaś restrykcja. Tkanka łączna jest napięta. I wreszcie mięśnie. Mięśnie oceniamy poprzez ucisk. Oceniamy, czy są. O, tutaj, czuć. Czy są mocniej napięte, czy mniej napięte? Tutaj moja modelka aż się wije, dlatego że jest mocniej napięty prostownik. Tutaj tak samo. Skała. Przydałby się masaż. Trzeba się umówić, wpisać w grafik i będzie git. Więc mamy sam dotyk, mamy fałdki blera w tę stronę, żeby było porządnie zrobione. Mamy płaszczyznowe przesuwanie tkanek. Mamy wreszcie obmacywanie poprzez ucisk. Jeżeli jeszcze raz macie wymienione mięśnie, obmacujecie każdy jeden mięsień. Na którymś egzaminie było, żeby wymasować mięsień czworoboczny, trzeba było osobno obmacać część wstępującą, część poprzeczną, część wstępującą. Do tego jeszcze równoległoboczny, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy. Każdy z tych mięśni obmacujecie. Macie na to dużo czasu, więc testujcie. No i dobra, to była jedna rzecz. Druga rzecz, która bardzo często pojawia się na egzaminie, to ocena ruchomości. Kończynę dolną zrobię na mojej modelce, kończynę górną i tułów już na sobie, będzie łatwiej. Cięcie i lecimy. Dobra, mamy ze sobą ocenę palpacyjną. Zajmijmy się oceną zakresu ruchów. Ważne dwie kwestie. Na egzaminie końcowym często zadanie mówi np. o ocenie funkcjonalnej ruchu i trik polega na tym, że czasami chodzi egzaminatorom o ocenę czynną, Czasami o ocenę bierną, i bardzo rzadko jest to podane w treści zadania, dlatego warto zrobić i jedną, i drugą. Czynną, czyli model sam robi, bierną, czyli robię to za niego. Najlepiej zacząć jest od biernej, czyli ja to zrobię, a potem mówię modelowi: wykonaj to samo. Jeżeli nie znacie yy, nazwy, nie wiecie, że na przykład to jest zgięcie w stawie biodrowym, w sensie ten ruch tutaj, nic nie szkodzi, bo to macie zrobić. A nie nazywać. Dlatego najłatwiej jest powiedzieć, wykonaj ten ruch jeszcze raz samodzielnie. I druga ważna sprawa, jeżeli egzamin to zadanie, które polega na tym, że zwiększacie ruchomość stawu albo likwidujecie przykurcz albo rozluźniacie tkanki i jest ocena zakresu ruchu, to należy wykonać ją przed i po masażu, żeby pokazać, że ten masaż zwiększył ruchomość, rozluźnił tkanki itd. Tak Pamiętajcie o tym, bo głupio tracić w ten sposób punkty. No więc na mojej modelce pokażę kończynę dolną, a na sobie resztę. Będzie łatwiej. Kończyna dolna. Możemy ją badać w leżeniu na grzbiecie, na boku albo na brzuchu. Część ruchów da się wyrobić na grzbiecie, no więc zaczniemy sobie od zgięcia w stawie biodrowym. Wykonuję maksymalne zgięcie. Jeszcze raz. Mogę chwycić ręką tutaj. Ważne, żeby stabilizować, żeby to nie był ruch na boki, tylko idę po prostu do klatki piersiowej. Wykonaj to samo, czyli zadanie czynne. Dobra. W pozycji na grzbiecie mogę zrobić też odwiedzenie, czyli ruch do boku. Wykonaj samodzielnie. Mhm. Nie był to idealny ruch. Tam, gdzie śmietnica się ruszyła, ale na potrzeby egzaminu wystarczy. Mogę zrobić też przywiedzenie, czyli ruch z pozycji zerowej, neutralnej do środka, czyli na skrzyżowanie nóg. Wykonaj samodzielnie. Ja sobie ustabilizuję. Okej. Okay. W pozycji na grzbiecie nie mogę zrobić wyprostu, bo wyprost oznaczałby ruch w stronę kozetki, no kozetka blokuje. Mogę za to zrobić jeszcze rotację. Do rotacji należy ustawić udo w zgięciu 90 stopni, w sumie 90 stopni w stawie biodrowym. I teraz. Ruch stopą do środka to jest rotacja zewnętrzna w biodrze. Ruch stopą do boku to jest rotacja wewnętrzna w biodrze, czyli odwrotnie idzie stopa niż biodro w tym wypadku. To było bierne. Ha, utrzymaj tę pozycję i zrób rotację zewnętrzna i wewnętrzna. Ok. Moglibyście się pokusić o zrobienie rotacji w ten sposób. Wewnętrzna zewnętrzna, ale tu jest pewien trik. O ile zewnętrzna pójdzie fajnie, bo nic nie ogranicza ruchu, to wewnętrzną ogranicza mi drugie udo. Dlatego ten ruch nie będzie idealnie wykonany. No dobra, jak sprawdzić wyprost? W pozycji na boku. Połóż się na tej stronie. I teraz przy okazji zobaczycie sobie, jak można zrobić zgięcie biernie. Ustawiam się z tyłu, chwytam sobie nogę pod kolanem Albo na podłodziu chociaż. I mogę zrobić biernie zgięcie. Dobra, no to wyprost idę w tył. Wyprost jest naprawdę nieduży, ponieważ dalej to już kręgosłup się rusza, a nie kończyna. Dobra, utrzymaj tą pozycję i zegnij do klatki piersiowej i w tył. W tył. <grym> Dobra. OK, w tej pozycji można zrobić jeszcze odwiedzenie, czyli ruch do góry. W sensie w bok, ale do góry w tej pozycji. Dobra. Tutaj, mając pozycję na boku, moglibyśmy się pokusić o zgięcie i wyprost kolana, ale wygodnie jest to zrobić na brzuchu. Połóż się przodem. I teraz, ponieważ testujemy tę nogę, zajmij kolano i wyprostuj. Wyprost jest na zero, więc można zrobić to w pozycji leżenia przodem. Teraz co ciekawe, to jest. Zegnij maksymalnie. Ok? Rozluźnij się. To było zgięcie czynne. Biernie mogę pójść dalej, dlatego że kolano jest takim stawem, gdzie ruch blokuje mięsień o mięsień, więc to jest tak zwany opór miękki. Można biernie docisnąć. Dobra, to już w tej pozycji. Zróbmy sobie. Zgięcie grzbietowe i zgięcie. Podeszwowe stopy, zrób to samodzielnie. Super. Można to zrobić w każdej pozycji: w leżeniu na plecach, w siadzie, obojętnie. Dobra, to teraz jeszcze zróbmy ruchy na odwiedzenie i przywiedzenie stopy. Dobra, to jeszcze zróbmy obwodzenie, czyli ruch w jedną, jedno kółeczko i drugie kółeczko. Można, można. Co ciekawe, nie zrobiliśmy jednego ruchu rotacji w stawie kolanowym. I teraz jak rotacja w stawie kolanowym jest możliwa w każdym ustawieniu poza maksymalnie wyprostowanym i maksymalnie zgiętym kolanem, ale to już pokażę na sobie. Jeżeli zastanawiacie się, co to zaludki tam leżą, to moja pięcioletnia córka już uczy się anatomii, w końcu jest córką fizjoterapeuty i położnej. A teraz wracamy do kolana. Mówiłem, że rotacja jest możliwa w każdym ustawieniu poza maksymalnym wyprostem i maksymalnym zgięciem. Ja nie mam maksymalnego zgięcia, więc mogę zrobić delikatną rotację w stawie kolanowym. Warto mieć to na uwadze. Dobra, przejdźmy sobie do kończyny górnej. Staw ramienny. Mamy tutaj kilka ruchów. Zgięcie. I wyprost, czyli ruch do tyłu. Jeszcze raz. Zgięcie. Przodem w górę, wyprost do tyłu. Odwiedzenie i przywiedzenie. To nie jest przywiedzenie, znaczy jest ruch przywodzenia, ale on się kończy dopiero tutaj. I rotację. Rotację zewnętrzną, wewnętrzną. Najlepiej sprawdzać to w ten sposób, że trzymam sobie kończynę odwiedzioną do 90 stopni i robię rotację zewnętrzną. I rotację. Wewnętrzną. Moglibyście się pokusić o zrobienie tego w ten sposób, że rotacja zewnętrzna i wewnętrzna, ale trzeba mieć łokieć cały czas blisko tułowia, żeby nie odchodził w ten sposób, jak mój teraz, bo się robią cudawianki, a nie rotacja zewnętrzna-wewnętrzna. Niedobrym pomysłem jest też zrobienie rotacji w ten sposób, że rotuję całą kończynę wyprostowaną, bo zwróćcie uwagę, że moje ramię się nie ruszyło a nadgarstek już poszedł o 90 kilka stopni. Dlatego, że ja chcę sprawdzić rotację w stawie ramiennym, a nie ruchomość wszystkich stawów co do rotacji w całej kończynie. Poza tymi ruchami mam jeszcze zgięcie horyzontalne albo jak ktoś woli przywiedzenie horyzontalne. Z pozycji 90 stopni odwiedzenia robię sobie ruch w poziomej płaszczyźnie i odwiedzenie albo wyprost horyzontalny, jest to ruch do tyłu, można je zrobić na zgiętym łokciu, czyli przywiedzenie horyzontalne, odwiedzenie horyzontalne. Dobra. Na potrzeby egzaminu możecie też zrobić obwodzenie, czyli po prostu kółeczka. Chociaż to strasznie brzmi. Łokieć. Tu mamy zgięcie, wyprost, łatwa sprawa, plus rotację. Odwracanie i nawracanie przedramienia odbywa się zarówno w stawie łokciowym, a zasadniczo w stawie promieniowo-łokciowym bliższym, jak i promieniowo-łokciowym dalszym, więc te dwa stawy współpracują ze sobą. Warto mieć to na uwadze. Nadgarstek, nawracanie, odwracanie, wyprost, zgięcie, zgięcie dołokciowe, zgięcie do promieniowe. U mnie to słabo widać, ale ruch kciukiem w stronę przedramienia. Do jest dalsze. Do promieniowe jest mniejsze. I obwodzenie. Czyli w jedną, w drugą stronę. I znowu robicie to za pacjenta, pokazujecie mu, mówicie zrób to samodzielnie. Śródręcze. Mamy zgięcie, wyprost palców. Stop na chwilę. Montując ten materiał, zauważyłem, że nie podałem dwóch ważnych ruchów w stawach śródręczno Po pierwsze, możemy odwieść. I przywieźć palce. Po drugie, możemy tymi palcami zrobić obwodzenie. Jedną. I w drugą. A teraz wracamy do materiału. I ruchy w stawie śródręczno-paliczkowym. I mamy zgięcie kciuka, wyprost kciuka, odwiedzenie, przywiedzenie, obwodzenie w jedną, obwodzenie w drugą i przeciwstawianie, czyli łączenie kciuka. Z pozostałymi palcami to jest czwarta, jakby e, czwarty kierunek ruchu. No i zgięcie międzypaliczkowe i wyprost między paliczkami. Proste, proste. Pozycja stojąca jest lepsza, ponieważ mogę wykonać ruch w pełnym zakresie. I co to dla Was oznacza? Że nie bójcie się tego, że jak postawicie pacjenta, czy posadzicie, to nie możecie zmieniać pozycji. Jeżeli chcecie ocenić ruchomość, zmieniajcie pozycję pacjenta. To w czasie masażu macie zachować jedną pozycję, chociaż też nie zawsze. Teraz możecie testować pacjenta, jak chcecie, więc zróbmy jeszcze raz yy, skłon boczny. W lewo, w prawo. No to skoro są skłony, to i rotacja. No i zgięcie wyprost. Zgięcie wyprost, czyli mam zgięcie, mam wyprost. Tak samo z głową, czyli mamy zgięcie, spojrzenie w przód, w dół, wyprys, spojrzenie w tył, rotacja w prawo, rotacja w lewo, skłon boczny w prawo, skłon boczny w lewo. I to chyba wszystkie ruchy, które należy umieć. Mam nadzieję, że to Wam się przyda do egzaminu, czy później do oceny pacjentów. Powodzenia i trzymajcie się, piszcie w komentarzu, jak Wam poszło, jakie były zadania. Trzymam za Was kciuki. Na razie, cześć.